No ogromne emocje. Po pierwsze, w ogóle pierwszy raz zostałem tak zaszczytnie, że tak powiem, uhonorowany, więc z tym nogi mi latały jak jakiegoś, nie wiem, młodzieniaszkowi. No, czułem się bardzo wzruszony. Tak w zasadzie nie za bardzo wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Nie, to było bardzo wzruszające, bardzo takie dla mnie ważny, taki ważny bardzo dla mnie moment. No waży strasznie dużo, ale spodziewałem się, że tak może być. No jest prześliczny. Jest prześliczny, ja już się w nim zakochałem, jest po prostu fantastyczny. Zacząłem późno z prostego powodu. Ja dosyć długo chorowałem w młodości. A w wieku tam, nie wiem, 12-13 lat w zasadzie to cała moja aktywność fizyczna na długie lata została zatrzymana przez dosyć poważną chorobę serca. I właściwie wiele lat trwało, zanim się z tego wszystkiego wygrzebałem i może dlatego na tę ścieżkę prowadzącą w te góry wysokie wszedłem dopiero wtedy, kiedy miałem 22 lata. A ponieważ chciałem z taką, no powiedziałbym, tak odpowiedzialnie w to wejść, to robiłem to z dużą nieśmiałością. Dlatego pierwszy swój ośmiotysięcznik, na pierwszy swój ośmiotysięcznik wszedłem, jak miałem 39 lat. Więc to jest taki moment, kiedy niektórzy już kończą karierę, a ja wtedy dopiero zaczynałem. Ale no nic, to nie było takie złe rozwiązanie w gruncie rzeczy, jak się później okazało, dlatego że ja teraz po latach mam taką świadomość i przekonanie, że jednak Himalaje to są dla ludzi bardzo dojrzałych i świadomych. Jednak najwięcej nieszczęść pojawia się wtedy, kiedy w Himalajach pojawiają się ludzie nieodpowiedzialni, często nieodpowiedzialni z powodu niedojrzałości pewnej emocjonalnej. I to, że ja tak późno zacząłem, było z jednej strony dla mnie ogromnym minusem, ale z drugiej strony było także dużym plusem, więc trudno mi jest w tej chwili się tak do końca z tym wszystkim jakby zrekapitulować, ale uważam w gruncie rzeczy, że to się dobrze w moim przypadku skończyło. Tak naprawdę to miałem tylko kilku partnerów, którzy byli takimi partnerami przez duże P, którzy nie byli partnerami na jedną wyprawę, na pół wyprawy, na jedną wspinaczkę. To przede wszystkim pierwszym moim takim podstawowym partnerem górskim przez wiele lat był mój kolega z Łodzi, z klubu akademickiego klubu górskiego, Józek Goździk, z którym zresztą za dwa dni znowu pojawimy się razem w Dolinie Solokumu w Nepalu, bo jak to ktoś powiedział, my geriatrycy musimy trzymać się razem. A już pod koniec swojej kariery w Himalajach poznałem Piotra Morawskiego i Petera Hamora i w trójkę stanowiliśmy naprawdę doskonały zespół, że był nawet wręcz idealny. Więc tą końcówkę swojej kariery miałem już naprawdę w fantastycznym zespole. Była to naprawdę prawdziwe partnerstwo przez wielkie P. Także do tych osób miałem szczęście w życiu niebywałe. Ale często też się zdarzało, że wspinałem się z zupełnie przypadkowymi ludźmi. No, czasami były to dobre doświadczenia, czasami były to złe doświadczenia. No, jak to w życiu. No. Ale z tej prezentacji tak najlepiej zapamiętałem tą internetową wyprawę, bo to jest chyba nietypowa sprawa jednak. Rzeczywiście pod względem atmosfery była najgorsza, dlatego że spotkali się zupełnie przypadkowi ludzie. Co prawda trochę się znający ze sobą, ale nie zgrani o tak diametralnie różnych charakterach i temperamentach, że ja jako taki zupełnie chyba formalny kierownik też czułem się nie swoją w tym całym towarzystwie, no ale jedyne, co nas wtedy ciągnęło do celu, to chęć zdobycia tej góry, bo ta góra jest niezwykła i bardzo trudna, więc to było tym motorem do prowadzenia wyprawy do końca, ale gdyby mi ktoś kazał ten eksperyment powtórzyć, to powiedziałbym nigdy w życiu pod żadnym pozorem. Wyprawy tak naprawdę liczą się wtedy dopiero, jeśli jest to grupa ludzi lubiących się, przyjaciół, którzy znają zasady partnerstwa. To jest najważniejsze. Czego panu można życzyć w takim razie po tym jakimś, myślę, spełnieniu? Po takim spełnieniu ja bym sobie życzył jeszcze jednego spełnienia, ale już nie na takim wysokim C himalajskim, ale takim, które da mi
i satysfakcję i spełni moje najskrytsze marzenia, które musiały przez ten cały czas tej himalajskiej kariery być schowane. Ja kiedyś strasznie marzyłem, żeby się wspinać z moimi dziećmi. Potem mi to kompletnie przeszło, bo się strasznie o nich bałem, a oni o mnie. Ale chyba teraz doszliśmy już do takiego poziomu świadomości, że moglibyśmy po prostu jeszcze raz się związać liną. Dobrze byłoby zobaczyć ich w akcji. Jestem strasznie z nich dumny i być może to będzie moje następne przedsięwzięcie. Adam jest jednym od lat już z najlepszych w Polsce i na świecie. Razem z Pawłem stanowili zresztą doskonały duet. Zrobili świetne przejścia w Kirgizji, w Stanach Zjednoczonych. No i to są już w tej chwili dorośli, bardzo dojrzali ludzie, ukształtowani. Przyjemnie mi się z nimi dyskutuje, rozmawia. Nie ma takiej bariery żadnej, jakiejś takiej wiekowej, więc no, chciałbym spróbować coś takiego. Thank you.